No dobrze, kochani, jednak jest ciepło, więc mam t-shirt. Zawsze gram w t-shircie, muszę przyznać. Mam nadzieję, że tu nie świeci to słoneczko. No i mamy taki matchup, że tutaj jeszcze włączę muzyczkę streamową. Ja, jak wiecie, znaczy nie wiecie w sumie, bo to jest pierwszy odcinek, jak gramy w LoL'a, ale się cieszę. To generalnie mam wszystkie skiny do Veigara, jakie są możliwe. To jest mój ulubiony champion. Ale jak gram tak, że tryharduję troszeczkę, to biorę tego. On nie jest może najładniejszy, ale on ma taki jedną taką zaletę, że jak rzucasz E, czyli tą klatkę okrągłą, to ona nie do końca się pokazuje. Ona jakby idzie po takim okręgu. A wszystkie inne klatki Veigara działają tak, w sensie w innych skinach, że po prostu ona się pojawia na całym okręgu od razu, przez co przeciwnicy od razu ją widzą. No i jest to taka niewielka rzecz, ale jednak pomaga. A tutaj na flexie gram, bo mam mastera, więc tu gościu ma serię do mastera, tu D1, D1, D1 na solo queue wszyscy, więc trzeba przytryhardować troszeczkę. Ja mam P2 niestety tylko na solo queue, ale dam sobie wszystko. I już sporo tych flexów grałem z tymi ludźmi takimi, którzy są naprawdę dobrzy i myślę, że nawet lepiej mi się gra Veigarem w takich warunkach. Ponieważ Veigar dobrze działa, jeżeli drużyna rozumie, jak on działa i potrzebuje po prostu znajdować się w sytuacjach, w której mogę współpracować intensywnie z drużyną. Przynajmniej od mid-game'u, a w late-game'ie jeszcze bardziej. Early to tam wiadomo. Veigar jest słaby w early strasznie, więc staram się po prostu nie wywalać, farmić jak najwięcej jak potrafię. I czasami robię takie szalone zagranie, że po prostu tepuję na bota, nawet na drugim levelu, na trzecim, na czwartym. Moi znajomi się z tego śmieją zawsze, ale czasami to się kończy killem, double killem i generalnie potrafi to nawet gierkę wygrać. Na topa raczej nie tepuję nigdy, no prawie, z wyjątkami, ale generalnie top zazwyczaj ma jakieś mechanizmy ucieczki lepsze albo... No jest generalnie mniej worf po prostu, bo jak zgankuje topa i się uda, to najlepsze co się może stać, to że zabijemy jednego gościa z topa. A na bocie zawsze jest szansa na więcej killi, więcej asyst. No i tyle. Trochę może przyciszę. Ta muza jest trochę za głośna chyba. To jest taka muza, wpisałem do streamowania na Twitchu, więc chyba nie powinno być żadnych copyright rzeczy. Trochę mi tu zamula ten LOL. Pierwszy raz w ogóle gram i nagrywam jak gram, więc patrzcie i zapewne nie będę umności. Wydaje mi się, że ta palma nam pomoże trochę, żeby nie świeciło tak bardzo. Nie chcę też tak do końca rolę zasłaniać, ponieważ wtedy myślę, że będzie mega ciemno. Chociaż widziałem, że Tyler One streamuje i jest totalnie jakby w piwnicy siedział czasami. Więc spoko. Może trochę zmniejszę grafiki, bo widzę, że ciutkę mi tu muli. Chyba nie mam jeszcze zoptymalizowanych ustawień tutaj na kompie, więc dajcie mi sekundkę. To się powinno ogarnąć w miarę sprawnie. Dobra, działa. Nie no, musimy zasłonić rolety, kochani, ponieważ jest tutaj bardzo jasno. Nagle słońce wyszło. Wiadomo, gamerzy nie lubią słońca. Znaczy, ja uwielbiam słońce, ale jak gram w LoL'a, to nie mogę mieć takiego refleksu po prostu, bo nic nie widzę wtedy na ekranie. Dobra. Ale wciąż mi trochę muli ta gierka, nie wiem czemu. Będę musiał to wszystko sobie skonfigurować później. Dosłownie nagrywam drugi raz, bo byłem na siłowni dzisiaj i przed tym tylko raz tam sprawdziłem ustawienia. Jak będę miał jakiś recall albo coś takiego, to zrobię, kurczę, tutaj chyba na low totalnie te ustawienia, bo jest za muła niezła. Albo muszę zobaczyć, jak inaczej OBS-em to nagrywać. Jeżeli znacie się na streamowaniu, to możecie mi podpowiedzieć w sumie, bo chciałbym, żeby to było płynne po prostu. No, kompa mam spoko, myślę, że to dałoby radę. Więc nie wiem, czemu mi tak ten ekran trochę jest. No, ale okej. W miarę czajcie, co to jest. Na dżungli jest Hecarim u nich, więc w miarę łatwo ma do zgankowania mnie. W early zawsze Veigar przegrywa linię, powiedzmy, z pewnymi wyjątkami, bo
zależy od matchupu, ale generalnie trzeba zaakceptować to, że będziesz miał trochę mniej tych creepów. Coś trzeba oddać, ale na niektóre matchupy, to jest bardzo zabawne zawsze, można na bardzo takie nietypowe matchupy zagrać bardzo agresywnie, na przykład na Zeda, gdzie Zed wydawałoby się, że jest takim mega agresywnym i no wszystkie AP postacie mają przerypane na niego, to na Zeda tak naprawdę można nawet First Blooda wykręcić na trzecim levelu i zrobiłem to właśnie ostatnio. Się strasznie zdziwił chłop, ale po prostu, on jest mele. Jak się chowasz w creepach, to te jego shurikeny mniej biją. I po prostu go auto-atakujesz, trafiasz Q, w klatce go zamykasz. Jak on zwastuje swojego klona, to cooldown na nim jest duży. Więc generalnie da się go łatwo tak rozbroić po prostu. Więc swego czasu bardzo dużo banowałem Zeda praktycznie w każdej grze, a teraz w ogóle go nie banuję. Twisted Fate, matchup na niego jest w miarę prosty. Mam tu Warwicka, ale nie będziemy prosty. Przebiegnie po prostu na głównego kraba. Chociaż nie wiem, właśnie z tym krabem. Często na wygarze leśnicy mają do mnie pretensje lekkie i ja się nie dziwię. Ponieważ... O, dobra. O, widzicie, klatka, dwa stuny i jestem bezpieczny. No w ogóle E to jest mega, mega OP. Jeden z najbardziej OP speli w grze tak naprawdę i nie jest to R-ka. Tak, mówiłem, że leśnicy mają do mnie pretensje czasami i się im nie dziwię, bo... No patrz, gościu podchodzi, to po prostu go połkujemy i tyle. Potiona używamy, ja gram elektro. Patrzcie, mam go w klatce, on mnie zestunował, ale on przegrywa ten trade. Ja go zabiję. No. Na Twisted Fate raczej przegrywasz taki mecz. Nawet pomimo tego, że jestem Veigarem i mam czwarty level dopiero, to nie ma... Nie masz damage'u po prostu tyle. Tepuję, ja zrzucę klatkę, ale tylko po to, żeby mi jedno AP skoczyło. Zobaczcie, 60 mam, miałem 59. Bo pasywkę cały czas staramy się optymalizować. Tutaj może mnie Hekarim dojechać, ale no schowam się dalej po prostu i tyle. Nie dokończę o tych krawach nigdy. Dobra. Także no ciężko mi jest Veigarem często pomóc junglerowi, niestety, w early. Każda wycieczka w dżunglę może się kończyć tragedią dla mnie. Więc przepraszam wszystkich leśników, którzy ze mną grają, ale no ciężko jest mi wam pomóc po prostu. Musicie oddać krawa czasami. Albo piknijcie leśnika, który jest mega spoko na duelowanie, albo 2v1. Ale no... Albo spamujcie top lane. Generalnie czasami schodzę na tego kraba. Czasami, ale jest to dosyć ryzykowne. No. Twisted tutaj mało gra sprytnie w sumie, muszę przyznać. Jaką on ma rangę? Master na flexie, a solo tu nie widzę. Musiałbym kliknąć bardziej, ale na razie mi się nie chce. Właśnie wiele ludzi tak gra na Veigara, że myślą, że on wam nic nie może zrobić, ale to nieprawda. Może. Mam już R-kę, więc fajnie. Mogę go tu auto-atakować, mogę mu Q rzucić, ale generalnie go nie ubiję teraz. No, przegrałem teraz tego trade'a rzeczywiście. Zapomniałem kupić takiego potionka. Jak kupuję ten taki jasno-niebieski potion, jak on się nazywa, to teraz nie miałem kasy na niego po prostu. Gram też... A, refillable po prostu. O. Więc generalnie polecam kupować tego refillable potiona. I może granie Veigarem w early nie jest zbyt fascynujące, bo rzeczywiście może aż tak dużo się nie dzieje, ale dla mnie, jak ja widzę, że mam staty 1-0-0, tam prawie 50 creepów, to jest naprawdę spoko. Dobra, tu spróbujemy zbaitować troszeczkę, bo jest Hekarim blisko, może będzie chciał mnie zgankować, może mój bot pomoże. Nie, dobra, naprawdę. Nieważne. W ogóle fajnie się tak gra i gada o grze, ale czuję, że jestem trochę mniej skupiony przez to niż normalnie. Bo tutaj normalnie bym po prostu poszedł recallować, a gadam do was cały czas. Ale it's okay. Muszę się przyzwyczaić z tego. Super, w ogóle podoba mi się takie streamowanie i gadanie. No. Także ten potion jest bardzo ważny na Veigarku. Nie zawsze, ale no, zazwyczaj go kupuję. No niestety, tu jest gank na bota, ale poradzę sobie. Twisted ma jechane. Także spoko. Lucian padł niestety, ale spoko. Trzeba zawsze szukać win conditions w grze. Na pewno Kai'Sa jest do pogonienia. Może następny tepek tam zrobię właśnie na bota. Oj, tam jest cały młyn.
ale coś tam się wywróciło. No dobra, Pike. Także win condition będzie, żeby Kajse. Wszystko w Kajse. Garden shutdown z niej. Pomóc naszemu botlane'owi trochę. No i generalnie przeciągać grę. Jakby to jest standard, to niezależnie od gry na Lakerze, zawsze musisz przeciągać grę jak najdłużej. Najwyższe win ratio ten Heros ma w 35 minucie, więc jakby to wynika z pasywki po prostu, że no, masz infinite AP, skalowanie, więc i super jest to, że za każdą asystę, za każdego killa dostajesz 5 AP. O, Lucian zabił to. Kajsen. To jest mega worf. Nawet jak on teraz się wywali, co się staje, to jest mega worf. No, nie ma Hekarima, więc mogę się pokusić o jakiś mały tradeik. Teraz mam tego potionka, więc jest ok. Jak podejdzie... Dobra, złota karta. I patrzcie, jak go baituje. On musi podejść i wchodzi... Nie wszedł B. Znaczy w W. Ale wiele osób tak wchodzi w to W, bo chce mnie tam złapać, chce mnie społkować i po prostu nie widzą, że w W wchodzą, a ja robię kroczki do tyłu. Się nadziewają, ale tutaj czujny był gościu. No, ale czy Hekarim do mnie biegnie? Ciężko powiedzieć. Oj, nie wziąłem kanona. Chyba się zbugowała gra. Ale jest okej. Okay. No nie wiem, generalnie mógłby się z nim bić, ale właśnie Hekarim co jest. On ma R-kę. Jak on mnie zerkuje i dostanę złotą kartę, to jest ten mat. Dobra, możemy zrobić coś YOLO tutaj w sumie. R-kuj go tym Warwickiem. No, niestety. No, jakbym miał w zasięgu, to by spoko. Trochę to było messy. Źle klatkę rzuciłem, na pewno moja wina. Okej, to jest cały botlane. Kajse. Dobra, ja się przeflaszuję, żebym nie dostał karty. Ojej, resety. I Hekarim. No, raz. Dobra, spoko. Twisted. Ach, chyba mnie zabije. Ale może Pike coś zrobi. Ma R-kę. No, R. Kurde, mi co nie. Ajajaj. Triple kill na Twisted Fate'a, proszę Państwa. Not good, ale było blisko. Przez długi czas składałem Ludena na Veigarze. Nie kupię tego, kupię ten Dark Seala. Przez długi czas składałem Ludena na Veigarze, powiem Wam. To było spoko, bo po tym patchu, kiedy zniknął ten Hextech taki, ten zraszacz, to ten Everfrost mi trochę nie podszedł, bo mi się nie podobało to, że miał tak krótki zasięg. I generalnie wolałem Ludena grać długo, ale jednak ten Everfrost jest super. Okej, no tu solo kill, widzę, że dzieją się rzeczy przeróżne. Znaczy flex kill. Bo ten Twisted Fate tam padł bez powodu zupełnie, ale okej. Generalnie staram się frizować linii. Cały czas. To jest mega worf. Zawsze. Prawie zawsze. Nawet jak jest taka sytuacja, że on tam się wywalił, mógłbym spuszować, to jednak Hekarim z Ghostem to jest dla mnie bardzo łatwa dętka. A jak przyfryzuję linię, to dla przeciwnego midlanera jest to mega frustrujące. Smoka wzięli, ale to jest okej, okay, jakby tam zawsze te smoki... No, może trochę to boli, że wzięli Oshina, ale jakby one są strasznie useless. Tak, w sensie jak enemy wezmą jednego albo dwa smoki, to naprawdę nie robi to jakiejś wielkiej różnicy. Nawet niektóre dusze, jakby wzięcie duszy czasami nie robi różnicy dłużej. Najgorsza jest dusza górska, moim zdaniem. To jest moja prywatna opinia, nie jestem prograczem, ale jak Mountaina biorą Soula, to jest zawsze przerywane. No, czy tutaj typować powinienem? No, powinienem, ale trochę kurczę za późno. My bad. Ale może. No źle to wszystko wyszło. Nie wejdziesz mi w klatkę. Nie. No, zmisplayowałem potężnie. No i to przeżyło. No, zmisplayowałem straszliwie, wiecie? Straszliwie. Jakbym się stepował od razu, bym nie miał takiego zawahania, to byłoby git. Ale niestety się zawahałem i to jest bardzo kardynalny błąd przy tepowaniu. Zwłaszcza Herosem, który jest niemobilny. Nie miałem flesza. To było totalnie źle stajmowane. Ja mam na 400 na głowę. Także... Ale spoko, jakby błędy się zdarzają. Może Warwick to zabije?
O, tu TP idzie kolejny, jeszcze ten. Okej, okay. Flash spośnęła. No nie wiem, nie wygląda to za dobrze. Oj, tam było tak close. Na szczęście Gangplank tam się na backline wrócił. Hekari ma mało HP. Czy powinienem to zrotować? Chyba tak. No, ale potrzebuję tu asysty, proszę państwa, bo lepiej podzielić ten gold. Myślałem, że go nie zabiję sam, ale w sumie bym go zabił. No ale zawsze lepiej jest podzielić. Dla Veigara zawsze jest... Ja nawet wolę często asystę wziąć niż killa. Bo ja ogólnie staram się grać dla drużyny. Jeśli mogę. Dobra, to może z tym Gravesem coś się uda zrobić. To przeżyje sobie, on miał ulta. Ale spoko. Ojej, panie Gravesie. No, czy z Pajkiem coś tu zrobimy? No, jakby miał erkę w czas, to tak, ale... No właśnie są takie drobne szczegóły, ale to... Ja raczej staram się nie używać słowa, że miałem pecha albo coś, tylko po prostu jakbym lepiej zagrał wcześniej w tej grze, to... miał więcej damage'u albo coś w tym stylu i ten. No i po prostu bym ją mówił teraz, bo miałbym lepszy item, lepsze coś. Także to jest moja odpowiedzialność. Ale gramy dalej. Jakby... Większość gier jest totalnie winable. Nie ma co się poddawać. Coś chciałem powiedzieć jeszcze a propos... A! Teraz jak tego Nautilusa spałkowałem. Często enemy mają coś takiego, że o, dostałem pałkę od Veigara, haha. Nic mi to nie zrobiło, bo żyję dalej, mam 70% HP, ale dzięki pasywce on był w klatce, dostał W i Q, czyli jakby dostałem 3 AP za niego. Ja mam Lost Chapter, więc o manę się nie martwię. Biję sobie kolejny level, będzie git. Dobra, nie dałem SS tutaj drużynce, sorry, po prostu opowiadam. Ale w sumie na Twisteda ciężko dać SS. Dobra, Hekain na topie, Twisted na bocie, to teraz jest dobry moment, żeby pchać wieżę. No, przepraszam kochani, botlane'owcy. Ale tutaj Twisted będzie schodził niestety. Mogłem bardziej to jakoś pingować. Pytanie, czy on tam zostanie. No został tam. Mam tu Kajsę. Dobra. Trzeba generalnie też się nauczyć cofać. Nie ma co golda trzymać w plecaku. Trzeba się cofnąć. I tyle. Jakby... Dobra, ten klik. A, no i zazwyczaj robię switch na Farsighta. Chyba, że jestem mega, mega do przodu. To biorę orakla i po prostu chodzę po lesie i one-shotuję ludzi. Ale to rzadko, zazwyczaj raczej Farsight. Zwykły wart na Veigarze nie ma aż takiego impaktu, mi się wydaje. Bo jakby twoje W też odsłania busze wszystkie. Więc warto używać W też, to... Ja nie mam tu wizji, nie wiem gdzie są ludzie. Chętnie bym wszedł z tego Twisted Fate'a, ale no... No właśnie, jest tu koń. I cała drużynka zresztą. Także... No. Dobra, muszę się skupić, kochani. Trzeba wygrać tę grę. Na razie tutaj troluję mocno. Smoka wezmę drugiego. Trudno, trudno. Na topie możemy coś znaleźć. Tam jest ten gankan tylko. Może go tam złapiam, chociaż... Słyszałem, okej. Okay. Kurde, Twisted tepuje znowu. No, mam konia w tarce. No, prawie bym go zabił. Ale niepotrzebnie stosowałem. Myślałem, że... Dobra, może tego gościa chociaż. Dobra, spoko. Właśnie mam dopiero 3 staki na Dark Sealu. Dosyć mało. Ale bardzo lubię ten item i zazwyczaj się bardzo opłaca. Styl AP po prostu dodatkowego. Veigarem dosyć łatwo jest łapać kilki asysty, więc tylko trzeba się nie wywracać. Dobra, muszę trochę agresywnie grać chyba. Muszę bardziej z drużynką, ale ogólnie jest spoko. No i sorcerery warto też szybko właśnie mieć. Smooth pick dodatkowy, więc spoko. Dobra. Generalnie dostajemy trochę w łeb, ale... Jaki jest nasz win count?
Trzeba Twistera teraz Shadow z niego wziąć. Gangplank jest useless, więc spoko. Więc generalnie trzeba pograć tak, żeby... połapać. Okej. Okay. Kai'Sa jest szybkim herosem dosyć. Tutaj... No. Dobra, to był totalny misplay. A to się wytnie? Nie, no nie wytnę. Chcę, żebyście zobaczyli też, jak displayuję, no jakby. Nie lubię takiego wycinania samych scen, spoko. Czy ty chcesz mnie zabić? Czy my robimy tu ora na tego gościa? Ale kurde, R-kę rzucił potężnie. Dobra, znowu zmisplayowałem. Powinien go w klatkę zamknąć przez ścianę, ale powiem wam, że trochę mówi ekran. No, tego. Dobra. Twisted Shadow wzięty, wziął ten. O, ta też. No nie, no strollowali tutaj goście potężnie. Spike rozdzielił złoto, tego bierzemy turret. Gangplank bota pcha, ale generalnie już się cofa. Więc... O, Warwick się wywalił. 4 gości za 0. O, to jest najbardziej useful rzecz, jaką Gangplank zrobił w tej grze. Rzucił Erker nas. Niestety, to nam pokrzyżowało tuż tego tureta, ale... Generalnie strasznie dużo żeśmy nadrobili w tym fajcie, więc spoko. To mi się podoba na tych flexach na masterze, że ci ludzie jakby w ogóle nie... ciągle widzą okazję, ciągle jakby wierzą w każdą grę, że dalszą każdą... No dobra, nie mają jak go zatrzymać. Że wierzą w każdą grę, że jakby nawet jak jest totalnie źle, to nikt nikogo nie blamuje zazwyczaj. Zazwyczaj. I raczej starają się... Dobra, pan się tutaj chyba wypali nam. No już nie ma niestety shutdownu na tym gościu, ale jest okej. Że ci ludzie wierzą totalnie w każdą grę i szukają totalnie każdych akcji ze wszystkimi. Jakby nie mówią, że tego herosa pchnąłeś, albo nie da się. Tylko aktywnie szukają szans. Tak samo supporty tutaj bardzo są dobre. Ciągle szukają okazji i szans. Dobra, pokazałem 3-8 pajka, mówiąc o supporty. Dobra, może to nie jest najlepsza gra do przykładu, ale jakby nie... Nie nam się to, że zazwyczaj nie, po prostu nie zamieniają się w takich pasywnych obserwatorów gierki, tylko aktywnie szukają cały czas akcji. To jest zajebiste, po prostu uwielbiam to. Mam sporo kasy. Może tego Nautilusa. Dobra, ale czemu to tak mi uciekło? Dobra. No trolują strasznie tutaj oponenci, nie wiem co im chodzi, ale trolują strasznie. Jakby myśleli, że mnie zabiją, to ja mam jakiś shadow, 300 goldą nad głową, okej, okay, no. Jakby nie mam zoni, rozumiem, flasha też nie mam, dlatego się tak rzuci ja, ale generalnie to jest baron dla nas, chyba. Twisted Fate użyje erki, żeby nas zobaczyć. Kurde, Graves troluje, no nie. Bez niego trochę lipa to robić, no ale... Dobra, widzowie, to jest jeden z tych YOLO momentów. Albo będzie zajebiście, albo mega słabo. Ciekawe, gdzie jest ten. No, nikt mi nie pomoże z tym gościem. Dobra, zrobiłem tyle, co mogłem. Niestety jest to jeden z tych momentów, które wyszły bardzo źle. No i tak to jest. No i tak to jest. Jakbym miał zonie, to może. Ale nawet z nią byłoby to ciężkie. No i Mountain Soul, kochani, o którym już wcześniej mówiłem. O, i leci Surrender. Dużo rzeczy, z których powiedziałem, dzisiaj się zaczyna nie zgadzać. Ale spoko. Wszystko wychodzi na live'ach. Twisted Fate Teleport. No to jest to, co Dwinby powiedział. Jakby bardzo często jest tak, że drużynki za wcześnie chcą tego barona robić i to przegrywa gierki i to jest prawda. Jakby po co ten baron robić? Jakby co to nam by dało? Znaczy dałoby, ale jakby bilans ryzyka i korzyści jest zdecydowanie w stronę ryzyka. Więc można coś tam zyskać, ale ryzyko ogromne. No i właśnie straciliśmy bardzo dużo na tym. Ale okej. Okay. Gramy dalej. Może coś tu na środku się wydarzy. Dobra. Tak, po Everfrostie składam zonie. To jest spoko.
Na taki Team Kunt to potrzebna. Dobra. Dalej ten Twisted Fate już do wyrąbania. Dobra, Hekarim idzie. Możemy go tu spróbować. O, o, o! Mam gościa. Aj, nie skliknąłem za nich czas. Ale Kajsa została zabita przynajmniej. Warwick na backline tam męczy tu gościa, zabili tego. To może się udać w sumie. Tylko naprzód tym pajkiem. No, no, no. Erka, erka, erka. On ma zonie. On ma zonie. Dobra. 3 za 3. 4. Chyba go dogonią. On ma reda. A nie, przyciągnie się do wieży. O, w creepy to widzę, był jeden autoatak puszczony, ale spoko. Tak, Void Staff się przyda na pewno. Gangplank bierze nam topa. To jest kara za to, że barona wzięliśmy. Generalnie chyba nie zdążę go powstrzymać. Nie. Tak, pokazał mi kciuka na odchodne. Pytanie, czy ja muszę depować do ziomków. Raczej byłoby to bardzo głupie. Wolałbym teraz zostać na topie i się pofarmić. Bo mam tu totalnie bezpieczną farmę. Więc zawsze warto tutaj ateki zbierać. Golemy mi wstają niedługo, to wezmę jeszcze jedną falę. Golemy. No i Osoula górskiego trzeba będzie się pobić już teraz na poważnie. Już nie ma lipy, bo z tym Soulem będzie mega ciężko wygrać tę grę. Mega ciężko. Także zobaczymy. Chciałbym, żeby było tak, że nagrywam pierwszą gierkę z LoL'a ever i ją wygrywam. Ale jak ją przegram, no to sorki. Po prostu za słabo zagrałem. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Postaram dam się wszystko teraz, żeby to wygrać, ale będzie ciężko, na pewno będzie ciężko. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebyście mieli fajny odcinek, żeby był winik. Byłoby super. Na Gravesowi tutaj wezmę dwa, ale się nie obrazi. 2 minuty do tego smoka. Fajnie jakbyśmy gdzieś w lesie się strzaili i złapali jakiegoś pika na kimkolwiek, nawet na Nautilusie to by dużo dało, naprawdę. Ja mam Farsight, mogę rzucić gdzieś na głęboko. Krawik staje dolny. Trochę many zawsze warto wziąć z tego krzaka. Twisted jest na bocie, spuszował nam falę. Właśnie to jest to, że potem Gangplank tam pójdzie, jak będziemy się teamfightować. Niestety RK Twisted jest bardzo OP w takich sytuacjach. Więc idealny scenariusz to jakbyśmy kogoś złapali w lesie po prostu. Jedną osobę. Chociaż to byłoby super w tym momencie, ale no. O, o, o! No, mam tu gości, ale nie ma mojej drużyny w pobliżu. O, RK mi się nie skastowała, ale to chyba dobrze. Kurde, zmisklejowałem. Przepraszam widzowie, muszę sprzedać tego i kupić to. Kurczę, gdybyśmy byli troszeczkę bliżej całą drużyną, to byłoby tak dobrze tutaj w tym momencie. O, może złapię tego gościa. Dobra, tutaj drużynka mnie pokeruje trochę. Uff. Archangel spalony, okej. Czy on tu stepuje do niego? Chyba nie. Ja mogę za to stepować zaraz, tylko sprzedam to, kupię Void Staff. Hekarim na bocie, flasha nie mam, które wziąć. Okej, dobra, tepuję tam. Do tego wardzika może, tylko nie wiem. Jak Hekarim zabije, to będzie lipa. Dobra, klikam, że idę, trudno. Może na mnie nie wbiegnie. Dobra, jazda tutaj, bo oni smoka zaczynają. Totalnie zmyskrojowana RK, ale jak wszystkich tu zabijemy, to może być nie najgorzej. Dobra, pomocy drużyno. Dobra, coś tu się udało zrobić. Dobra. No nie wiem. Ciężko może być. Dobra, tu gościu, nie denerwuj mnie. Czy on ma RK? To jest pytanie zasadnicze. Kurde, ten Gangplank niestety stał się bardzo useful.
Bardzo useful się stał. Czy ten Graves go zabije solo? Otóż nie. O cóż. No i Mountain Soul. Nie wiem, czemu tak się stało, ale akurat Górski się wylosował na tę gierkę. No i go wzięli. Trudny meczor. I'm sorry, guys. Banom staje. Pinka mogę kupić, ale Pike może mieć problem, żeby stąd wyjść. Okej, flash na Nautilus się poleciał. Prześladują nam tu Pike'a straszliwie. Ale dużo space waste'owali na niego. RK, flash. Czy my możemy kontestować ten baron w jakikolwiek sposób? Parę razy mi się udało zestylować na WQ tego barona. Mam pink warda, ale nie robią go, okej. Poczekajmy po prostu. Ciągle złapany, kurczę. Na huka. Robią go. Spróbuję go zestylować, no nic mi nie zostało. Niestety nie udało się. Dobra, niestety to będzie GG. Kochani, ale mam nadzieję, że wam się podobał pierwszy odcineczek. Ciężki meczek był strasznie. Chociaż, czy oni to skończą? Muszę to powiedzieć. Pierwszy odcineczek taki z ligi w historii świata. Pike ma jechankę w tej grze, strasznie. Było totalnie winable ta gierka, muszę przyznać. Displayowałem ja też dużo razy, niestety. Przyznaję, bez bicia. Zmisplayowałem wiele razy, ale... Dobra, jeszcze może trochę damage'u się tu wrzucił z gościem. Dobra. Zmisplayowałem wiele razy. Niestety. Ale no... Cóż, to była giereczka ligi. Mateusz dostanie ode mnie honorka. To była pierwsza giereczka w LoL'a. Także... Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej zobaczyć odcinków z ligi. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!